Szanowni uczniowie tej szkoły imienia Powstańców Styczniowych. Ja wam tego bardzo serdecznie gratuluję. Gratuluję tego, że macie takich patronów i gratuluję tego, że tak znakomicie o nich pamiętacie i kultywujecie pamięć o największym polskim powstaniu niepodległościowym i to w najgorszym czasie, można powiedzieć, naszej historii, bo właśnie w 1863, czyli mniej więcej nieco po połowie XIX wieku, kiedy ci powstańcy styczniowi, warto sobie to zawsze uzmysłowić, ci powstańcy styczniowi nie znali wolnej Polski. Oni wszyscy byli urodzeni, albo jak nie urodzeni, to swoją dorosłość mieli w Polsce pod zaborami, czyli w jakimś kraju, w Austrii, w Rosji czy w Prusach. W Polsce nigdy nie żyli. A mimo to zerwali się i to w sposób tak bohaterski do tego, żeby Polskę ponownie na mapę świata przywrócić. Jak to jest ważne, mieć Polskę na mapie świata, móc myśleć po polsku, chodzić do polskiej szkoły, nie płacić za nią kopiejkami, jak mówił ksiądz proboszcz. To wiedzą ci, którzy żyli chociażby w czasie PRL-u, wiedzą ci, którzy pamiętają jeszcze czasy II wojny światowej. My na szczęście, i mówię tu w szczególności również o was, młodych uczestnikach naszej uroczystości i głównych bohaterach, czyli uczniach tej szkoły. My na szczęście tego dyskomfortu, najdelikatniej rzecz ujmując, tego tragicznego doświadczenia nigdy nie mieliśmy i obyśmy nigdy nie mieli. Dlatego tak ważne jest wspominanie tego bohaterstwa i tak ważne jest uświadamianie sobie, jakimi ofiarami okupiona jest polska niepodległość. Fakt, że możemy chodzić do tej pięknej polskiej szkoły i fakt, że możecie za chwilkę, jak się stopi śnieg, jest zima, to jest normalne, więc jest śnieg, że za chwilkę będziecie grać ponownie na tym znakomitym boisku, które staraniem pana dyrektora, pana wójta, państwa radnych i ze środków finansowych z Polskiego Ładu, ze środków rządowych zostało tak pięknie wykonane. Życzę wam samych sukcesów w tej szkole, również tych sportowych. I życzę, żeby ta pamięć o powstańcach styczniowych zawsze wam towarzyszyła, a w przyszłości waszym dzieciom, wnukom, żebyście mogli przekazywać tradycje powstańcze, tradycje powstania styczniowego, które tu na tych ziemiach miało swoje wielkie, wielkie wydarzenia.